Pozwolą Państwo, że przedstawię porządek obrad. Pierwsze otwarcie sesji, drugi przedstawienie porządku obrad, trzecie sprawozdanie z pracy burmistrza miasta, punkt czwarty interpelacje i zapytania radnych, punkt piąty rozpatrzenie projektów o podjęciu uchwał w sprawach a. Wznoszenia pomników na terenie miasta Bartów, inicjatywa uchwałodawcza doraźnej komisji do spraw nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi oraz wznoszenia pomników w Bartowie. Podpunkt B. Zamiar budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Bartowie, inicjatywa uchwałodawcza doraźnej komisji do spraw nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi oraz wznoszenia pomników w Bartowie. Podpunkt C. Budowę pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Lubartowie. Znajduje się inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Lubartowa. Podpunkt D. Zmiany uchwały nr 44/239/14 Rady Miasta Lubartu z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi oraz wznoszenia pomników w Lubartowie. Inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych. Podpunkt E. Określenia warunków udzielenia bonifikaty, wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności działki nr 643 położonej w Lubartowie przy ulicy Polarnej 18. Podpunkt E. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubartów na 2014 rok. Podpunkt G. Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości zasad przyznawania diety radnym Rady Miasta Lubartów. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Lubartowa. Podpunkt H. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Podpunkt I. Zmian w budżecie na 2014 rok. Podpunkt J. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Podpunkt H. Planów pracy Komisji Rady Miasta Lubartów na 2014 rok. Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Podpunkt L. Rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Lubartów. Punkt 6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta Lubartów za 2013 rok. Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Punkt 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Lubartów w 2013 roku. Punkt 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z ich realizacją. Punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 10. Przyjęcie protokołu z 43. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów. Punkt 11. Wolne wnioski. Punkt 12. Zamknięcie obrad.